Hrabia Komorowski był człowiekiem bardzo zamożnym, bardzo bogatym, ale to nic nie pomagało jemu, ponieważ na jedno oko już nie widział, a drugie, na które jeszcze widział, było bardzo chory i tracił wzrok. Cóż zrobił? Po prostu ze Suchej udał się do Krakowa i potem na kolanach przywędrował do grobu Stanisława Kazimierczyka, prosząc go o wstawiennictwo, o uzdrowienie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wcielam się w skórę świętego Stanisława, zwanego Kazimierczykiem, z Kazimierza w Krakowie.